Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Ciężkie kryzysowe czasy, a w ciężkich kryzysowych czasach co oczywiście są oczywiście problemy ze zwolnieniem po ustaniu zatrudnienia. Zapytanie internautki, pozdrawiam serdecznie. Czy mogę prosić o odpowiedź na następujące pytanie? Od 1 lutego 2013 będę osobą bezrobotną. 13 lutego zamierzam wykonać operację dłoni z powodu męczącego mnie od kilku lat schorzenia zespołu cieśni nadgarstka. W urzędzie powiatowym, w urzędzie pracy powinnam zarejestrować się jako osoba bezrobotna w ciągu 7 dni. Natomiast moje pytanie jest takie, czy w związku z tym, że 11 lutego zamierzam wykonać operację i iść na zwolnienie, to powinnam się zarejestrować w tym urzędzie pracy? Jeśli nie powinnam, to co wtedy mam robić? Pozdrawiam. Dobre pytanie. No, ja bym się zarejestrował. No, wiem, że w identycznej sytuacji była moja znajoma, coś tam nie wyszło ze zwolnieniem potem i miała problemy z zapłaceniem za ten szpital, w ogóle z ubezpieczeniem zdrowotnym, ze środkami do życia. Natomiast, no, bądźmy tu szczerzy, jest tutaj 11 dni, a teoretycznie do 14 dni przysługuje zwolnienie po ustaniu zatrudnienia, które można mieć do pół roku, czyli wtedy jest się dalej objętym ZUS-em. No, jak się zarejestrujesz jako bezrobotny, to już ZUS-em nie jesteś objęty, czyli ZUS ci świadczenia nie zapłaci, tylko zapłacą ci zasiłek dla bezrobotnych. No tak czy owak, poszedłbym do ZUS-u, poszedłbym do Narodowego Funduszu i się zapytał, jak oni traktują takie graniczne przypadki. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak miałeś podobny przypadek, oczywiście skomentuj to wideo poniżej. Możesz wejść na mojego bloga www.zwolnienielekarskie.pl. Jest tam darmowy newsletter, który wysyłam sekwencyjnie z podobnymi, ciekawymi przypadkami. Możesz tam na blogu znaleźć wiele podobnej informacji. No, w sumie to wszystko, prawda? Ciężkie czasy i dużo zwolnień po ustaniu zatrudnienia. Także krótko przypomnę, musisz mieć co najmniej 30 dni tego zwolnienia w ciągłości i zachorować nie wcześniej, a w sumie nie później niż 2 tygodnie po ustaniu zatrudnienia. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.